Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Paroł, jestem redaktorem naczelnym Nowego Ekranu. A jestem tym redaktorem naczelnym Nowego Ekranu, chociaż nie powinien być tak naprawdę, dlatego że jestem zawodu prawnikiem. 15 lat wykonywałem swój zawód, reprezentowałem podmioty gospodarcze przed sądami. I po 15, nawet ciut wcześniej, zrozumiałem, że w Polsce tak naprawdę nie jest potrzebny zawód prawnika. Nie jest potrzebny, proszę Państwa, zawód prawnika, nie jest potrzebny zawód w tej chwili przy tym wymiarze sprawiedliwości, jaki mamy, ja go nazywam wymiarem niesprawiedliwości. Nie jest potrzebny zawód prawnika, osoby, która by się znała na prawie, która by podejmowała merytoryczną dyskusję, która by radziła klientowi, czy reprezentowała kogokolwiek przed sądem. Jest potrzebny zawód cwaniaka, czyli takiej osoby, która ma znajomości, wie do kogo pójść, do kogo się udać, wie, przepraszam bardzo, komu dać łapówkę i ile, bo to tak wygląda. Spotkałem się przed jednym sądem i to niestety był to sąd okręgowy, z taką sytuacją, że kolega adwokat mnie poinformował, że no jest cennik, ten sędzia tyle, tyle tylko, że ten sędzia tyle i tyle, on nie weźmie od kogoś z miasta, bo tylko weźmie od odpowiedniej osoby, którą zna i z którą się spotyka na grillu, tak? Tak to wygląda i dlatego w pewnym momencie miałem już taki problem egzystencjonalny, że tego zawodu, który w Polsce jest niepotrzebny, nie chciałem wykonywać. I stąd jestem redaktorem naczelnym Nowego Ekranu. Taki przypadek. Zgadzam się tutaj z panem Jachnikiem, że potrzebny jest taki ruch społeczny. Nie politykujący, ale ruch, który bardzo mocno zidentyfikuje problemy, jakie ma ten wymiar sprawiedliwości i będzie krok po kroku doprowadzał do tego, żeby je wyeliminować. A tych problemów jest znacznie więcej. Pan tu wymienił wiele, które są bardzo ważne, ale tych problemów jest więcej, no bo pierwsza rzecz, mówiłem o tym cenniku. Młody sędzia, który przychodzi do sądu, on od razu podlega indoktrynacji. On jest demoralizowany, na dzień dobry, jest demoralizowany przez starych sędziów, którzy mu mówią, jak on ma robić, żeby się nie wychylać. A dlaczego się nie chce wychylać? Dlatego, że młody sędzia myśli o tym, że po 3 latach, kiedy on będzie miał praktykę 3-letnią w sądzie, on będzie mógł się sprywatyzować. Dla sędziego polskiego bycie sędzią i orzekanie w imieniu Rzeczpospolitej nie jest ukoronowaniem zawodu prawnika. Ukoronowaniem zawodu prawnika jest bycie adwokatem, notariuszem, ewentualnie radcą prawnym, ale wziętym. Więc taki sędzia, on jako, że chce się prywatyzować, on cały czas myśli, do kogo, pod kogo ma orzekać po to, żeby potem mieć łatwiej w danej korporacji prawniczej. I to się tak odbywa, że adwokat, który jest jednocześnie jakimś szefem danego okręgowej korporacji prawniczej, on ma na dzień dobry, powiem krótko, handicap w sądzie. On jest inaczej traktowany, bo on jest kimś i on będzie ewentualnie potem kolegą, który może zadecydować o tym, że ta osoba będzie na takich warunkach funkcjonowała, a nie innych, jako prawnik już adwokat, a nie prawnik sędzia. W Polsce trzeba zacząć od tego, że trzeba doprowadzić do sytuacji, że sędzia będzie tak, jak to się dzieje na Zachodzie, w systemie common law głównie, czyli w Ameryce i Wielkiej Brytanii, kiedy sędzia jest ukoronowaniem kariery prawniczej. Jeżeli tak to będzie, to ten sędzia się 30 razy zastanowi, zanim zrobi coś złego, bo on nie będzie chciał jednym ruchem przekreślać całą swoją karierę. Poza tym sędzia, który traktuje swój zawód jako ukoronowanie, ten sędzia nie zostaje sędzią w wieku 26 lat i nie orzeka taka pani o rozwodach w sytuacji, kiedy ona jeszcze chłopaka nie miała, bo nie było na to czasu, tylko taki sędzia zostaje w wieku 45, 50, 55 być może, wtedy, kiedy całym swoim dotychczasowym życiem
całą swoją karierą dowiódł, że on ma prawo być tym sędzią, że jemu można zaufać, że się gdzieś tam nie sprzeniewierzył przez tyle lat. Moja koleżanka sędzia opowiadała, że jak zaszła w ciążę, to jak przyjechała delegacja z Wielkiej Brytanii kolegów sędziów, to wszyscy lecieli ją obejrzeć, bo przez całe życie nie widzieli sędzi w ciąży. No bo tam to jest biologicznie niemożliwe. Z drugiej strony trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Sądy polskie są tak skonstruowane, że sędzia plus dwóch ławników, którzy pełnią zazwyczaj rolę dekoracyjną, tak naprawdę to ten sędzia decyduje o tym, co się dzieje. Sędzia ma różne antypatie, sympatie, może się pomylić, może być niedouczony, może być przekupny. W normalnej sytuacji coś takiego nie powinno mieć miejsca. To są wyroki wydawane w imieniu Rzeczpospolitej. To nie może spoczywać, ta kontrola społeczna nie może spoczywać na jednej osobie. Zapytałem się pewnego polityka brytyjskiego, który miał różne tam problemy z wymiarem sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii. Jak to się skończyło? Mówi, u nas jedynym organem, do którego jeszcze władza nie może sięgnąć, jest sądownictwo. A to dlatego, bo sędzia prowadzi rozprawę, ale o wyroku decydują ludzie, decydują przysięgli, którzy mają swój zdrowy rozsądek, których jest kilku, dziesięciu powiedzmy, zależy jeszcze gdzie, może być dziesięciu, może być dwunastu. I oni decydują, czy w tej sprawie prokurator miał rację, czy nie miał racji, czy w tej sprawie osoba, która jest podsądnym, powinna zostać skazana, czy nie zostać skazana. W Polsce cały czas jest to decyzja jednej osoby, która jest chroniona przez korporację sędziowską, bo sędzia przeciwko drugiemu nie wystąpi, bo po co bruździć koledze. I moim zdaniem to są podstawowe kwestie, czyli jeżeli my mielibyśmy dyskutować o tym, to trzeba też wrócić do tej ławy przysięgłych. Ta ława przysięgła funkcjonowała w Polsce, polskim systemie prawnym przed II wojną światową i ona tak naprawdę została wyparta przez system komunistyczny, któremu zależało na tym, żeby było dwóch tam z aparatu bezpieczeństwa, którzy będą nadzorować, czy sędzia robi tak, jak biuro polityczne, partia, czy tam komuniści sobie zażyczyli. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jeżeli mówimy o przygotowaniu sędziego, to mówmy też o tym, że ten sędzia nie ma szans się dobrze przygotować, bo on równolegle prowadzi ileś tam spraw, na wokandzie ma ileś tam spraw, przychodzi 20 minut przed rozprawą i on przez 20 minut wertuje akta. Pół biedy, jeżeli to jest jedna teczka, ale on wertuje akta te 20 minut przed rozprawą, nawet jeżeli to jest teczek 20. Co on się z tego nauczy? A jeszcze nigdy nie spotkałem sędziego, który by przyszedł na godzinę przed tą rozprawą. A on potem zaraz po godzinie ma następną sprawę na wokandzie, następną, następną, następną i on do każdej jest bardzo dobrze przygotowany teoretycznie. To jest oczywiście niemożliwe. To też powoduje, takie ustawienie sądownictwa powoduje, że sprawy są bardzo przewlekłe. Czyli tak naprawdę, kiedy się kończą, bardzo często, i tutaj dotyczy głównie spraw cywilnych, nie mają już wielkiego znaczenia, bo jeżeli te pieniądze gdzieś tam ktoś wyprowadził, to on już się wyprowadził, już zbył, nie wiadomo, co z tym zrobił. Przede wszystkim powinniśmy też doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie tak, jak w prawodawstwie, jak w systemie prawnym, gdzie zachodnim. Czyli jeżeli sędzia zajmuje się jakąś sprawą, to on się zajmuje tylko tą sprawą. On jest oczywiście rozliczany też z ilości spraw i dlatego jemu zależy, żeby te sprawy odbywały się dynamicznie, więc to są sprawy, które się zaczynają w poniedziałek, kończą w środę. Jeżeli jest jakiś problem, to za tydzień albo za dwa tygodnie są znowu w środę, a kończą w piątek. I tak to się odbywa. I po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach my mamy orzeczenie. Nikt nie czeka łaskawie, aż sąd... Teraz ostatnio reprezentowałem mojego ojca w prostej sprawie pracowniczej.
Sąd w kwietniu wyznaczył rozprawę na 25 listopada. I jeszcze mi powiedział, że to dobrze, że w tym roku, bo już miał taką sytuację, że nie w tym roku wyznaczył. Prosta sprawa pracownicza. I to są elementy, nad którymi musimy naprawiać pracować. Wymiar sprawiedliwości powinien być sprawiedliwy, naprawdę niezawisły, podlegać kontroli społecznej, czyli powinna być ta ława przysięgłych, ale także sprawny. I to są elementy, uważam, do których jeżeli to państwo nie doprowadzi, że one zaistnieją, on zawsze będzie fikcją. No i oczywiście powinien być w wymiarze sprawiedliwości osoby, które się sprawami zajmują, powinny to być osoby doświadczone i osoby, do których mamy zaufanie, a nie osoby z przypadku i osoby, które myślą o tym, co on będzie robił, jak on już sędzią nie będzie. Ja chciałem tylko tak gwoli komentarza, ale uważam, że to są dużo istotniejsze punkty niż te pewne drobiazgi, o których pan mówił, bo te drobne elementy, one oczywiście mają znaczenie, ale uważam, że reforma wymiaru sprawiedliwości powinna być naprawdę dogłębna. Dziękuję.